Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza w ten przepiękny, ponury, grudniowy poranek. Właściwie dla Was jest wieczór, ale nagrywam to rano. Chyba jeszcze tak wcześniej nie nagrywałam. Jest to materiał, którego nie planowałam, który nagrywam spontanicznie i który mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się zmontować i wypuścić dzisiaj wieczorem. Za kilka godzin wyjeżdżam i dzisiaj, jak wczoraj zapowiadałam, miała być druga część konfrontacji z rokiem 2020. I po kilku godzinach montażu nagle cały materiał, nad którym pracowałam, zniknął. Jeszcze nie miałam takiej sytuacji. Stało się, nie wiem dlaczego tak się stało. Gdyby nie fakt, że wyjeżdżam, pewnie bym siedziała i próbowała to odzyskać w jakikolwiek sposób. Nie mam na to czasu. I nie wiem, czy będzie mi się chciało to montować drugi raz, szczerze mówiąc, bo nie jest to najprzyjemniejszy materiał do montowania i jest bardzo żmudny i po prostu w tym momencie nie czuję się najlepiej, myśląc o tym, że musiałabym to robić drugi raz. Więc co się okaże w przyszłym tygodniu tak naprawdę, co z tym zrobię, bo nie wiem. W weekend zobaczycie inne materiały, zobaczycie to, co zobaczycie. Bardzo martwi mnie to, czy to, aby na pewno była jednorazowa sytuacja, dlatego nie wiem, czy nie będę musiała też na szybko szukać jakiegoś innego programu i kombinować. W najgorszym razie zobaczycie ten materiał dzisiejszy bez cięć. Będzie on stosunkowo krótki, więc bardzo z dzisiejszym dniem improwizuję i mam nadzieję, że zdążę wszystko zrobić. W weekend prawdopodobnie też nie będę odpowiadać na komentarze, bo jadę przewietrzyć umysł przed tym ostatnim, finałowym, przedświątecznym tygodniem. Jest to szalony termin na wycieczki, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby się zresetować, bo ostatecznie święta też są dość wyczerpującym czasem dla mnie. Nie wiem, jak będzie wyglądał ten ostatni tydzień roku, ale w styczniu znów czeka mnie masa wyzwań, już nie tutaj, ale generalnie, więc fajnie, że ten wyjazd się pojawił na horyzoncie. Dobrze. Plan na dzisiaj jest taki, że przeczytam Wam opowieść, której nie planowałam czytać. Ja już ją kiedyś czytałam na moim starym kanale, ale muszę ją powtórzyć, bo w Wigilię będę czytać taką, której jeszcze tutaj nie czytałam. I otworzę książkę, niespodziankę, którą miałam otwierać też w Wigilię, natomiast stwierdziłam, że takie pocieszenie dzisiaj jest mi potrzebne. I tyle czasu leżała, a od wczoraj po prostu ta zapakowana książka do mnie woła, że potrzebuje być otwarta teraz. Dzisiejsze opowiadanie nosi tytuł Śnieżynek, świąteczny bałwanek. Brr, ale zimno. Chyba będzie padał śnieg, powiedział tata Maćka i Kasi, zamykając na noc drzwi do ogrodu. Mam nadzieję, że nie, westchnęła mama, która zajęta była właśnie przygotowywaniem ciasta. Nie znoszę robienia świątecznych zakupów, gdy pada śnieg. Za to Maciek i Kasia bardzo się ucieszyli, słysząc słowa taty. Byłoby cudownie, myśleli, gdyby w nocy spadł śnieg. Można by było zrobić bałwana na święta. Zgadnijcie, co zobaczyli następnego dnia rano. Dachy domów, drzewa, parapety, okien, płoty i podwórka. Wszystko przypluszył śnieg, skrzący się wokół w zimowym słońcu, jak rozsypane maleńkie diamenty. Hurra, Maciek aż podskoczył z radości. Będziemy mogli ulepić bałwana. Będziecie musieli się pospieszyć, zaśmiał się tata. Nie spadło zbyt wiele śniegu, a ten wkrótce się roztopi. I bardzo dobrze, powiedziała mama. Ja też się cieszę, dodała babcia. Dzieci poubierały się w kurtki, kalosze, wełniane czapki, rękawice i wyszły na dwór. Tata miał rację, westchnęła Kasia, rozglądając się dookoła. Rzeczywiście nie ma tu zbyt wiele śniegu. Myślę, że pod ścianą jest go wystarczająco dużo, powiedział Maciek, biorąc w ręce sporą garść. Spróbuj zrobić dużą kulę na głowę dla bałwana, a ja zajmę się resztą. Kasia stwierdziła, że zebranie śniegu nawet na niewielką kulkę będzie bardzo trudne. Z całego ogrodowego płotu udało jej się zebrać tylko małą garstkę, która na dodatek szybko topniała. Maćkowi także nie szło lepiej, choć uważnie wypatrywał drobinek białego puchu. Całe szczęście, że mama otworzyła okienko na poddaszu, z którego spadło jeszcze trochę śniegu, bo chyba nie udałoby im się nawet skończyć bałwanka. Jest trochę mały, stwierdziła Kasia. Nie martw się, pocieszał ją Maciek. Zawsze przecież możemy go powiększyć. Spadł mi wspaniały kapelusz. Zawsze przecież możemy go powiększyć, jeśli przed świętami spadnie jeszcze śnieg. Nazwiemy go Śnieżynkiem, świątecznym bałwankiem. Na dworze było bardzo zimno, ale śnieg nie chciał padać. Przynajmniej mogę powiesić na dworze pranie, cieszyła się mama.
A ja pójdę zrobić świąteczne zakupy, uśmiechnęła się babcia. Wieszanie prania na zewnątrz chyba jest ryzykowne dość o tej porze roku, nie sądzicie? Kasia i Maciek byli bardzo zawiedzeni i udali się do taty po dobrą radę. Nie musicie się martwić o swojego bałwanka, pocieszył ich tata. W tej części ogrodu prawie nigdy nie ma słońca, więc na pewno to trwa do świąt. Dziwna sprawa, ale tutaj panie są z gołymi nogami w tej zimowej aurze. Nie wiem, o co chodzi. Brak śniegu to jedno, ale chyba aż tak ciepło nie było, nie wiem, gdzie się toczy akcja. To jednak nie było wcale pewne. Śnieżnek stawał się coraz mniejszy i coraz mniej przypominał bałwanka, a im mniejszy się robił, tym szybciej rozpuszczał się w bladym zimowym słońcu. Śnieżynek był przekonany, że gdyby Jacek Mróz... Jacek Mróz? W sensie, że Jack Frost nie przychodził do niego co noc i nie dotykał go swoimi długimi, lodowatymi palcami, które potrafiły zmrozić wszystko, nie dotrwałby do Wigilii. U nas to chyba bardziej Dziadek Mróz, tak mi się coś kojarzy. Wszyscy wokół wyglądali na bardzo szczęśliwych. W oknach zapalały się kolorowe światła. Śnieżynek słyszał, jak Maciek i Kasia śmiali się i cieszyli, wieszając na choince bombki i różnobarwne ozdoby. Popatrzcie, wzeszła już pierwsza gwiazdka, rozległ się głos babci. Pomyślcie szybko jakieś życzenie. Chciałbym być prawdziwym świątecznym bałwankiem, pomyślał Śnieżynek. Bałwanek spojrzał na ciemne niebo z nadzieją, że ujrzy chmury przynoszące śnieg. Zamiast nich zobaczył jednak wygwieżdżone niebo i świecący jasno księżyc. Nagle na tle księżyca ujrzał sanie, a w nich starca w czerwonym płaszczu. Do sań zaprzężone były zwierzęta, które miały rogi jak wielkie gałęzie. Renifery, wyszeptał Śnieżynek. Maciek i Kasia wiele rozmawiali o świętym Mikołaju i wspaniałych prezentach, które przywozi na swoich saniach. Bałwanek wiedział, że Mikołaj przybywa z krainy lodu i śniegu. Chciałbym, aby święty Mikołaj przyniósł mi trochę śniegu, pomyślał smutny bałwanek. Zamknął mocno oczy, nie chcąc widzieć niczego, co mogłoby mu przypominać, jak radosne są święta Bożego Narodzenia. Początkowo Śnieżynek myślał, że śni. Coś miękkiego zaczęło padać na jego buzię, głowę, później na brzuszek otaczającego ze wszystkich stron strumień księżycowych promieni, dzięki którym poczuł się szczęśliwy. Śnieg, zawołał uradowany bałwanek. Wesołych świąt, rozległ się gdzieś z wysoka głos. Wesołych świąt, Śnieżynku. Po chwili po saniach zaprzężonych w renifer nie było ani śladu. Dostałem pod choinkę dokładnie to, o czym marzyłem, cieszył się tata, przymierzając nowy szlafrok. My też, wołały dzieci. Szkoda tylko, że nasz świąteczny bałwanek nie może powiedzieć tego samego, dodała smutno Kasia. Nie byłabym tego taka pewna, odezwała się babcia, stojąc na progu. Zresztą zobaczcie sami. Kasia i Maciek wyjrzeli przekonani, że w ogrodzie nie pozostaje już ani odrobina śniegu. Śnieżynek, świąteczny bałwanek, stał dumnie wyprostowany, był teraz naprawdę duży. Jego głowa była okrągła, buzia uśmiechnięta, a brzuch dokładnie taki, jaki powinien mieć bałwanek. Kasia nie mogła się powstrzymać, by go nie uściskać. Skąd wziął się ten śnieg? Zastanawiały się dzieci. Dlaczego nie ma go nigdzie indziej? Było mnóstwo radości, gdy domyśliły się, że to sprawka świętego Mikołaja. Koniec. Nie wszystko mi się w tej historii zgadza, ale okej. Nie mamy czasu na rozważania szerokie. Przed nami otwarcie książki. Tu zmorzył mnie sen. Mnie dzisiaj zmorzy. Już udało mi się zobaczyć przez ten papier autorkę, więc wiem, co to będzie za autorka. Mam nadzieję, że nie będzie to książka, którą czytałam, bo jedną jej książkę czytałam. Ludzkie potrzeby, emocje, pragnienia, drażliwe, delikatne tematy, czyli samo życie, którym często rządzi przypadek. Ja z tą wiarą w przypadki tak nie do końca, ale wiecie, ten przypadek, że wysypał mi się ten program wczoraj. I tak jestem w sporym szoku, że do tej pory w miarę bezproblemowo to wszystko szło. Tydzień temu rozwaliła mi się bateria od laptopa i to na razie byłoby tyle. A parę dni temu to nagranie wczorajsze zapisało mi się bez dźwięku i bez obrazu po kilku godzinach zapisywania się, więc coś już tam było nie tak, dlatego się martwię, jak to będzie dalej wyglądać. Liane Moriarty, moja i twoja wina. Powiem szczerze, że akurat o tej pozycji tej pisarki nigdy jeszcze nie słyszałam. Czytałam Wielkie Kłamstewka, oglądałam serial, właściwie najpierw oglądałam serial, później czytałam i oglądałam w tym roku drugi serial na podstawie jej książki Dziewięcioro Nieznajomych i nawet tutaj coś tam opowiadałam o nim. Jest coś ciekawego w pisaniu tej autorki, natomiast nie wiem, czy to jest coś w pełni dla mnie.
na dłuższą metę te książki mogą być dość schematyczne. Jeszcze sprawdzę, czy ta książka nie wyszła w jakimś innym wydaniu, bo naprawdę jej nie kojarzę. Okej, chyba jest to jedyne wydanie, po prostu jest to jedna z tych mniej popularnych książek, ale ogólnie jest oceniana nieźle, więc mam nadzieję, że będzie to jakieś urozmaicenie, bo pewnie sama z siebie bym nie prędko po nią sięgnęła. Ale cieszę się, że będzie to coś innego. Oczywiście obowiązkowy cytat na koniec. Są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie muszą się zakończyć przyjaźnią. Harry Potter i kamień filozoficzny J.K. Rowling. Ja akurat jadę ugruntowywać moją przyjaźń dalej, o ile bardziej się jeszcze da to zrobić. Bo jadę z Martą, o której już wspominam chyba za każdym razem w tym vlogmasie. Poznamy się praktycznie całe życie, więc myślę, że nasza relacja jest dość mocno ugruntowana. Ale ugruntowuję też tutaj moją wirtualną relację z wami, tymi codziennymi nagraniami, więc przejdźmy to razem do końca. Proszę, trzymajcie kciuki, żeby faktycznie udało się to przejść do końca. Ja tak czy inaczej będę kombinować, choćbym miała nagrywać telefonem i montować w jakiś dziwny sposób. Po prostu będę musiała moją kreatywność na jeszcze wyższy poziom wznieść i coś wymyślić, ale założenie jest takie, że do Wigilii jakoś dociągniemy i filmiki będą, więc proszę, trzymajcie kciuki, żeby to było jak najmniej bolesne dla mnie i żeby jak najłatwiej wyszło i żeby jednak wszystko działało i takie sytuacje się więcej nie zdarzały do końca. I tak działanie tutaj nie jest w 100% łatwe i wymaga naprawdę bardzo dużo czasu, więc każde takie potknięcie nie jest mile widziane po prostu. Dobrze, ten materiał będzie za długi jak na to, że jest materiałem krótkim i na to, że ja nie mam czasu naprawdę. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Zostawiajcie jakieś słowa wsparcia dzisiaj, bardzo proszę. I widzimy się jutro o 20:15. Do zobaczenia. Pa!